poprawka 8, pewnie będą mieć tam propozycje. Nie, nie będzie żadnych. 468. I tak, tam jest źle wpisane, jest nie od maja, tylko od danych drzwi, jak Państwo tak macie. Ja mam tylko powiedzieć tak, że wpłynęły do mnie wnioski do zarządu tych dwóch panów. Nie, Dariusz Wicher zamiast Petra Majka, to jest i Daniel Wiśniowski jest. Dariusz Wicher i Daniel Wiśniowski złożyli tutaj wniosek o rezygnację z członkostwa z Komisji Rozwoju i Innowacji. Zarząd tylko po prostu przedłożył taką uchwałę pod obrady. Jak Państwo do tego się ustosunkujecie, to jest Państwa sprawa. Pan Dariusz Wicher nie jest w tej chwili, powie. Proszę Państwa, ja jestem w tej chwili w sześciu komisjach, bo troszeczkę jest to mała przesada. No i tam tu mam jeszcze, jest pan radny Dariusz, Państwu przedstawił swoją opinię i dawał tutaj wniosek, a ja jeszcze tutaj mam dla Państwa, jakby ktoś sobie życzył, bo nie ma tutaj obecnego pana Daniela Wiśniowskiego. Zanim nie zgłaszam to, także... Ty zgłaszam, tak? Tylko jest kwestia, po pierwsze, pierwsza kwestia techniczna. Nie ma tworów w zarządzie, nie mogą być te zmiany dokonane jako... Nie, ale to wprowadzałem przed wprowadzeniem druku, już podawałem, że jest, powiedzmy, ja teraz tylko przypominam. Ale nie, jest jedna osoba z zarządu. Przepraszam, nie. Musi być kworum. Przed wprowadzeniem druku tutaj podawałem, że wkradł się w błąd, bo było Dariusz Wicher i Daniel Wiśniowski. Zostało po prostu to źle wydrukowane. To by po prostu zgłoś to poprawkę. Poprawkę, właśnie o to chodzi. Zgłoś poprawkę, to na to chodzi, pisanie nie po problemie. Jest jeszcze jeden problem z drukiem 465, paragraf poprzednio. Dobrze, zgłaszam poprawkę do druku 468. Tak samo z 465 paragraf 2, to też powinno być zrobione jako poprawka. Proszę. W poprzedniej uchwale numer 465 zmiany w paragrafie drugim też powinno być zrobione jako poprawka. Pisemna jednego z radnych. Były złożone, ale były. On złożył do 467 i chodzi o 465 jeszcze wcześniejszy. To jest tylko taka uwaga techniczna. To tylko tak mówię, że jeżeli jak już widzimy tak się jednym ciągiem, to też powinniśmy w poprzednich uchwałach ewentualne błędy w uchwale naprawić. 465 to nie było jakieś. Była poprawka. Poza uchwała. No, to tak, pan przygotował jest. Dobrze, zgłaszam, że jest poprawka, że nie jest Piotr Majek, tylko Dariusz Wicher. I kwestia taka już nieformalna. Ja absolutnie nie mam nic przeciwko temu, żeby ani Darek, ani Daniel zrezygnować z prac komisji, bo każdy ma prawo zapisywać się do komisji i rezygnować. Tylko od czasu do czasu toczymy różne dysputy na temat tego, co może być robione przez komisję, a co może być robione poza komisją. To o tym, że Darek chce zrezygnować, powiedziałem się dzisiaj, w 5 minut przed sesją, a Daniel mnie poinformował bez komisji od 2 dni temu. Ja uważam, że no, możemy się kłócić, co wchodzi w skład prac komisji, ale sprawy personalne na pewno wchodzą w skład komisji, więc ja uważam, że powinno to być rozwiązane w ten sposób, że Darek i Daniel na komisji zgłaszają mi to. Ja to oczywiście w pełni popieram, robię projekt uchwały komisji, a nie jestem zaskakiwany 5 minut przed sesją, że taki projekt jest w ogóle zrobiony. To jest taka uwaga, uważam, no, po prostu tak to powinno być zrobione. A nie, że jestem zaskakiwany z takimi zmianami, za poważnymi zmianami, bo wtedy liczba członków komisji spada do 2, czyli poniżej minimum i jestem o tym zaskakiwany minimum przed sesją. No, uważam, że jest to po prostu nieeleganckie. Ja oczywiście tak mówię, no, nie zmuszam nikogo do bycia w komisji, ale chociaż powinienem wiedzieć pewnym wyprzedzeniem, że są takie zmiany planowane. Dlatego prosiłbym może, żeby ten druk wycofać i na następnej Komisji Rozwoju Innowacji zgłoszę osobiście, przygotuję, przegłosujemy i wtedy jeden drugi radny zrezygnuje. Nie widzę z tym żadnego problemu, ale zachowujmy jakiś nie wiem, no, styl, powiedzmy, standard, a nie, że jestem zaszukiwany pieniądze. Znaczy, a jest sens to robić? Może nie wiem, ewentualnie inaczej. Jest tu, jest informacja od pana Daniela Wiśniowskiego i pana Dariusza Mamy, więc nie wiem, czy jest sens, powiedzmy, to przesuwać dalej na następną sesję, to jest jedno. Drugie, z informacji tego, co pamiętam, nawet i z rozmów i z maila, którego wcześniej tam był, no radny Łukasz Bankrut upowiadał się, że prawdopodobnie będą musieli zrezygnować członkowie z komisji albo w ten sposób. Więc nie wiem, w sposób. Był taki mail, była taka dyskusja na temat pewnie rozwiązania komisji.
mają prawo tu radni złożyć wniosek, który został złożony, komisja się nie zwołała, więc nie. Nie, komisja nie zwołała, bo to w ogóle nie widziałem. Nie, pan coś to proszę ewentualnie pisemnie wniosek o wycofanie tego druku, możemy przegłosować ten wniosek. Możemy poczekać, nie wiem, jak pani pan mówi. Uważam, że sam fakt jest dla komisji o pewne zasady, które powinny obowiązywać w tej radzie, bo na to, czy się lubimy, czy się nie lubimy, czy jak jesteśmy w grupie, ale no, jakieś zasady powinny obowiązywać. To zaskakiwanie mnie taką informacją 5 minut przed sesją no jest uważam nieeleganckie. Myślę, że ten problem możemy rozwiązać spokojnie na komisji, która już będzie za parę dni. Proszę Łukasza, ja troszkę wcześniej sygnalizowałem, no podejrzewam wczoraj, pamiętam wczoraj była ta nasza rozmowa, więc... No, sygnalizowałem ci, że nosi się takie zamiary, no i... No, ale nie mówiłeś mu, że zrezygnujesz. Ale poseł Dawson zrezygnował 5 minut. Ale może przyjmijmy taką zasadę, że skoro członków komisji, znaczy osób radnych nie zmusza do członkostwa w komisjach, żeby jednak rezygnacje były na komisji. A skoro nie zmusza, tak samo się nie zwali 5 minut przed, więc mogą się nie dostać 5 minut przed. Nie wiem, ja rozumiem jeszcze, że... Nie, na przykład na komisji radna Anela Kazulkiewicz złożyła rezygnację na komisji, uważam, że... Znaczy nie jest wymagane w żaden sposób statutem. Nie jest wymagane, ale to jest dobre zwyczaje, jakiś styl, no. 5 minut przed sesją się odbywa. Nie wiem, czy jest jakaś poprawka, jakiś wniosek, co panie tu powoła. Czy jest jakiś wniosek? No bo ja mogę być się tak stwierdza, to na to jest sprawa. Każdy chciał zrezygnować jakiejkolwiek komisji. Ja pamiętam, że rezygnowałem z komisji Staszka z Czyńskiego, przecież na sesję zrobiłem rezygnację w komisję. Tak od tej pory było to znaczy złapać. No i mówię, oni mają poczucie prawo zrezygnować. To ja reaguję. Nie widzę problemu. Ale no po to są te komisje, po to są te przewodniczący, po to są te spotkania komisji, żebyśmy nie byli zaskakiwani filmu przed sesją taką informacją. Uważam, że to po prostu nieeleganckie. Tyle. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś inne głosy? Jakieś wnioski są tutaj do druku? Nie widzę. Przystąpmy do głosowania. Kto jest za poparciem druku numer 468 wraz... A przepraszam. Chciałem powiedzieć wraz z poprawką. To poprawkę tutaj głosujmy. Zamienia się na wszystko. Piotr Majak, bo zresztą jest zapisany Dariusz Wichę, tak jest w poprawce. Kto jest za przyjęciem poprawki? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Przystąpmy do głosowania. Kto jest za? Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Dwie osoby. Dziękuję bardzo. Przystąpmy do głosowania druku 468 wraz z poprawką. Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Trzy osoby. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta.